Cześć kochani, dzisiaj się witam z wami w dość nietypowym filmie. Cyryl powiedział mi rano, słuchaj, nagrywamy, umyj głowę, pomaluj się, siadaj i coś wspólnie zrobimy. Jeśli to dziwne dzieło wam się spodoba, dajcie łapkę w górę, a nowe osoby zapraszam do subowania, no i chyba możemy zaczynać. Teraz jak już jest wrzucony na kanał, to wy po tytule pewnie się domyślacie, o co chodzi, ale ja teraz w tym momencie nie wiem, czego się spodziewać, także Cyryl, mów mi, o co chodzi. Jestem zmieszana, serio. Pamiętasz, jakiś czas temu oglądaliśmy taki program w telewizji, w którym styliści mieli kilka minut na przygotowanie stylizacji. To ja dziś postanowiłem urządzić ci podobny challenge. Żartujesz? Nie, więc tak. Ja byłam pewna, że to będzie jakiś husband, tak. Nie, bo ja ci już mówiłem, że mam ten filmik od kilku tygodni w głowie, ten pomysł. Otrzymujesz voucher na 100 tysięcy złotych, który możesz wydać na luksusowe zakupy. Masz przed sobą komputer, to będzie twoje wirtualne centrum handlowe. Jeśli uda ci się wydać wszystko w 5 minut, challenge jest wygrany, a zakupy twoje. No to tak, jasne. Ciekawe, kto by to sponsorował. No dobra, nagroda jest taka, że jeśli ci się uda, to będę sprzątał kuchnię przez tydzień. To będzie tylko moje zadanie. Ja myślałam, że jednak wygrana będzie zakupowa. 100 tysięcy złotych na zakupy. Nie, no troszkę mniejsza. Muszę mieć 1000 złotych. Nie jestem głupia, mam wspólnotę majątkową. Słuchaj, natomiast jeśli przegrasz, to ty będziesz sprzątać kuchnię przez tydzień, ale ponieważ widzowie tego już mogą nie zobaczyć, a żeby był jakiś dramatyzm sytuacji, to kara będzie trochę gorsza niż nagroda, bo będziesz jeszcze musiała wypić szklankę soku cytrynowego na wizji. Przygotowałeś go? Nie, bo masz jeszcze szansę wygrać. Aha, no sorry, właśnie nie wierzę w siebie chyba. Tak, bo im dłużej gadamy, tym ja bardziej rozkminiam. 100 tysięcy. Tak, pamiętaj, że idziesz na zakupy, także to nie jest nic takiego strasznego. Ale czekaj, Anet jak nam muli? UPC nie jest w sobie taki fajny. Słuchaj, żeby nie było zbyt prosto, nie możesz wydać więcej niż 100 tysięcy. Ma być równo? Może być troszkę mniej. Tylko jedna rzecz może kosztować około 10 tysięcy złotych. Nie, no dobra, to już mi się nie uda. Ty chyba poszalałeś w ogóle. Na tym polega wyzwanie. W 5 minut? No. Nie, to jest nie do zrobienia. Wydaje mi się, że jesteś dobra w zakupach. No tak, ale już miałam taką jedną rzecz, która wiesz, za połowę. To wiesz, jak głupi nie jestem, sam cię dobrze wiedziałem, że musisz sobie jakąś torebkę za 70 koła. Nie, akurat myślałam o Hermé Birkin tam za 40. No właśnie, a to ma być trudny challenge. Musimy czuć to napięcie. Na tym polegają zakupy, że otwierasz w kartach linki. A ja jeszcze skończę z pozostałymi zasadami. Tylko jedna rzecz może kosztować 10 tysięcy złotych. Pozostałe rzeczy nie mogą być droższe niż około 5 tysięcy złotych. Nie, już nie przesadzajmy, 7. Zobaczcie, to jest mój challenge, a ona się targuje. I nie możesz posługiwać się kalkulatorem w trakcie. Wartość zakupu podsumujemy dopiero po upływie czasu. Co 30 sekund ci będę mówił, ile czasu upłynęło. Nie, może co minutę, bo to mnie będzie stresowało co 30 sekund. Chcesz tylko co minutę? No tak. A w ostatniej minucie? W ostatniej minucie mogę mówić ci częściej. Ostatnia minuta mnie nie interesuje, bo ja zdążę to zrobić w 4. Kurde, szkoda, że to nie jest serio. Otwórz A nie, dobrze, że to nie jest serio, bo to ja bym dopiero miała stresa. Właśnie. Nie? Jakbym serio musiała te rzeczy, że to muszą być już te. No tak, i one potem z tobą zostają na zawsze, ty je musisz wydać. Czuję takie. Włączyliśmy już nagrywanie ekranu, także na przebitkach będziecie wszystko widzieć na bieżąco. Liczę, że sobie porozmawiamy w czasie tych zakupów. Nie gadaj do mnie nic. 3, 4, czas start. No, wydaje mi się, że nie widzę, co się dzieje na ekranie. Wy to widzicie, ale wydaje mi się, że właśnie wchodzi do jakiegoś sklepu. Ja znam tylko jedną nazwę luksusowego sklepu, to jest Maj Teresa. Kiedyś tam wchodziła. Tak, to jest w euro. Wiedziałem, że będzie w euro. Nie wiem, czy widzicie skupienie na jej twarzy. Raz, dwa, trzy, cztery, osiem, okej. Ona bez kitu to mega przeżywa. Ja strasznie się trzęsę. I musisz się pośpieszyć, moja droga. Cicho bądź. Czy mówię to nie bez powodu? Albowiem właśnie upłynęła ci pierwsza minuta. Już? Tak, zostały 4 minuty. Kolejne 10 sekund poszło. Cyryl, błagam cię, weź.
Słuchajcie, ja tego nie testowałem wcześniej, czy w ogóle to zadanie jest realne. 10. Ale no, wiecie, do odważnych świat należy. Naprawdę dużo jest na tym kanale materiałów o zakupach, więc stwierdziłem, no, podnieśmy poprzeczkę. Zobaczmy, czy jest królową zakupów. Moja droga, zostały ci 3 minuty. Słuchaj, mi naprawdę zależy, czekaj, żebyś dograła. Czekaj, cicho, no weź. 10, 13, 16, 2 minuty. 46, 54, jest takie drogie, to 60. Minuta 40. 66. Ej, one są za drogie. Dobra, idziemy w dzieci. 33. Jezu, chyba się oplułam. Ile mi zostało? Minuta 26. Nie żartuj, ale mi muli internet, to się nie liczy. Cyril, przysięgam, muli internet. 76. Ja pitole. 80. No, słuchajcie, nie wiem, czy czujecie to napięcie 94. W powietrzu, ale ja w pokoju mega czuję od nerwy. Minuta. 86. Nie, te dla dzieci są za drogie, za tanie. Dobra, idę na żywioł. Na Hama, otwieram dwa razy to samo. 50 sekund. Dobra, najpierw zdążę tego policzyć. Chyba koniec. Co, ty już podnosisz ręce? Tak. A bo ty mówiłaś, że mnie bo ja mam tyle zakładek, że to jest w ogóle nie do ogarnięcia. 5, 7, 6, 5, 4, ale jak ja się 3, zestresowałam. 2, 1. Trzęsie mi się ręka. Dobra, ale euro traktujemy jako 4 zyble. Ale ty mnie nie sprawdzasz, bo ja tam w pewnym momencie wpadłam w szał i włączałam te same rzeczy. Co, że kupiłaś dwa razy te same buty? A nie mogę mieć, jak mi się podobają? Dwóch par? Fakt, że też kupowałam dziewczęce sukienki. Dziecięce. No nie było tego w regułach. Nie wiedziałem było. Jasno, czego nie wolno i tego nie wymieniłem. Będę miał nauczkę na przyszłość. Tak. Za dużo o 5 koła. I zabiły mnie tutaj chyba 3 sukienki. Dziecięce. I brzydkie na dodatek. 5 minut wydałam 105 tysięcy. Jestem niezadowolona z zakupów i jeszcze muszę pić cytrynę, a przynajmniej będzie zdrowo. Czekaj, czekaj, to cytrynę... Dobrze, to nie będzie... było surowe jajo. O Jezu, bym umarła wtedy. A ty będziesz jeszcze musiała sprzątać kuchnię przez tydzień. O Boże, zapomniałam. Co? Nie będziesz gotował? Bo jak ty gotujesz, to przecież wszystko... jeszcze wczoraj się cieszyłaś, że gotuję. Ale już chyba się nie cieszę. Co ty dzisiaj robi naleśniki? Ekstra, więc mam do sprzątania, mikser, wszystko upaprzę. Po pierwsze... Jest mi bardzo smutno. Okazuje się, że jestem osobą, która bardzo lubi wygrywać, bo jest mi smutno z powodu tej przegranej, to tak serio. Po prostu tak mi zrzedła mina. Cyril w trakcie wyciskania soku z cytryny powiedział: dobra, do tej kuchni to nie musisz sprzątać. Ja mówię, nie. Przegrany challenge, to musi być sprzątnięte. I przypomniała mi się taka historia, że już chyba od małego byłam taka, że jak już jest zasada, to koniec, kropka, bo nie chciałam jeść jakiejś zupy i tata mówi, to tylko 5 łyżek jeszcze zjesz i skumajcie, skumajcie mnie. W talerzu starczyło na 3 łyżki i ja powiedziałam, że trzeba dolać te 2. Ja pierdzielę, to za psycho. Psycho, prawdziwa historia. Wyciśnięte z... 2 cytryny. 3. 3? Zbyszko, 3 cytryny. Chytra szajni z Gdańska. To jedziemy z tym koksem. Wasze zdrowie i pamiętajcie, jak się wam spodobało, dajcie łapkę w górę, w ogóle na pocieszenie, że przegrałam, żeby już mnie było smutno. Nie dostanę jakiejś zgagi od tego? Zobaczymy wieczorem. A wieczorem idziemy na imprezę, więc super podkład, nie? Taki kwach. Słuchajcie, dzięki za oglądanie tego dzięki filmu. Wielkie. Dajcie znać, czy wymyśliłem fajnie, czy głupio. Moim zdaniem bardzo fajnie. No. Zapraszamy do subowania kanału tych wszystkich, którzy są tutaj nowi. I piszcie pomysły na challenge, na co chcecie mi skazać. Albo Cyryla. Ten filmik jest w niedzielę, a co będzie w czwartek na kanale? A w czwartek będzie film o Chanelach. Będzie taki mega, mega poradnik. Takie tipy i nagrywam go nie sama, tylko z kimś, zobaczcie z kim. Więc będzie naprawdę tak od A do Z przedstawione, o co tam tym wszystkim chodzi. No to dzięki, Sy, za konkurencję. Dzięki. Pa.